Szanowni Państwo, droga młodzieży, jest nam niezmiernie miło powitać na dzisiejszej konferencji, która, jak widzimy, odbywa się w ramach Międzynarodowych Dni Kompetencji Przyszłości. Wczoraj z panem starostą Mieczysławem Oblizajkiem i całym konwentem obradowaliśmy również i uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej temu tematowi na Politechnice Poznańskiej. Spotkaliśmy się dziś, by rozmawiać o kompetencjach przyszłości. Czym są owe kompetencje? No dzisiejsza dyskusja odbywająca się w ramach Międzynarodowych Dni Kompetencji Przyszłości, również które odbywają się lokalnie w powiecie tureckim, no ma nam pokazać, jakie problemy w najbliższych czasach się pojawią. No, oczywiście głównym jest problem demograficzny i tego nikt nie ukrywa. Przy spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, no, kolejna generacja pracowników musi być wyposażona w nowe umiejętności, w szerszy zakres kompetencji interdyscyplinarnych, takie jak kompetencje cyfrowe, jak umiejętność posługiwania się językami obcymi, jak szybkie możliwości analizowania dużej liczby danych. To są właśnie te kompetencje, które w przyszłości będą determinowały rozwój gospodarki. I na te kompetencje powiat turecki stawia w ramach tych swoich projektów realizowanych INTIO, nowoczesne technologie w szkoleniu zawodowym. To wszystko ma na końcu ma pozwolić nam stworzyć generację nowych pracowników, którzy będą rozwijali naszą gospodarkę w regionie. Na czym opiera się strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej? Czy to tylko współpraca biznesu, edukacji i samorządu, czy to szerszy kontekst? Myślę, że to jest szerszy kontekst, ponieważ no, nie, praktycznie każda osoba czy każda instytucja, która może dzisiaj się włączyć, powinna się włączyć w ten proces. Te wszystkie interakcje, które zachodzą, to nie tylko gospodarka, to nie tylko samorząd terytorialny, to również tutaj interesariusze z innych obszarów, czynnik społeczny, podnoszenie standardu życia, w które są włączone różne instytucje służby zdrowia, jak również inne instytucje, które tworzą całą przestrzeń życiową dla mieszkańca. Bo dzisiaj to będzie kluczem, czyli jeżeli uda nam się stworzyć takie standardy życia, które nie będą odbiegały niczym od dużych ośrodków, a jednocześnie stworzymy atrakcyjne miejsca pracy, to wtedy możemy myśleć o dalszym rozwoju gospodarczym. Jeżeli tego nam się nie uda, no to będziemy mieli problem, a nie uda się, jeżeli wszyscy nie połączymy sił w jednym działaniu. Właśnie, jeśli chodzi o połączenie sił, jest z nami dzisiaj starosta Kolski. Na czym będzie opierać się, na czym opiera się współpraca między powiatem tureckim a powiatem kolskim? No my tutaj, jak już w tym projekcie widać, pewną taką obszar funkcjonalny zależności wykazujemy, czyli to jest oczywiście przenikanie się na rynku pracy pracowników. 20% mieszkańców powiatu kolskiego korzysta chociażby z oddziału ortopedii w Turku, który tutaj jest teraz przebudowywany. Czyli pokazujemy, że te zależności tych społeczeństw są tutaj, że korzystamy z wspólnych dóbr. Mi się marzy jakby jeszcze poszerzenie tego obszaru, że tutaj to, co pokazaliśmy z panem starostą kolskim, Mieczysławem Oblizajkiem, chcielibyśmy rozszerzyć o kolejne samorządy, gdyż kiedy ta skuteczność w działaniu będzie jeszcze większa. Jakie zadania stoją przed stricte powiatem tureckim w tej współpracy właśnie z biznesem, z edukacją? Znaczy dla nas główne zadanie to po prostu wyznaczanie obszarów działania na dłuższą perspektywę niż rok, niż 4 lata, niż kadencja samorządu. Te obszary muszą być nakreślone dużo szerzej. Natomiast oczywiście operacyjnie poszczególne jednostki, osoby muszą te działania realizować. I wydaje się, że w powiecie tureckim akurat to jest realizowane. Czyli zauważyliśmy te problemy wiele lat temu, które pojawiają się na rynku pracy związanych z demografią, z brakiem pracowników. Podjęliśmy pewne działania, w które włączyliśmy samorządy gminne, biznes, inne instytucje i wydaje się, że jest to zrozumienie. Jest to zrozumienie, natomiast skala działania wydaje się, że musi być jeszcze większa, że powiat turecki jest sam za mały dzisiaj, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za tą część wschodniej Wielkopolski, bo te procesy, które będą wynikały ze zmierzchu przemysłu paliwa energetycznego, będą odczuwalne również w całym subregionie i dlatego uważam, że ten cały subregion powinien dzisiaj wziąć za to odpowiedzialność. W dzisiejszej konferencji biorą udział wójtowie, burmistrzowie, radni, jest też młodzież. Jaki efekt ma przynieść ta konferencja? Znaczy, efekt ma być taki, że oczywiście chcemy uświadomić wszystkim interesariuszom i radnym gminnym tutaj, czyli tego szczebla gminnego już, jaka jest strategia, żeby znalazło się to zrozumienie tych wszystkich idei, które poruszamy.
Dzisiaj są no świetni prelegenci, którzy mi się wydaje, że w sposób taki bardzo obrazowy pokazują te interakcje, które zachodzą pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. I jeżeli to zrozumienie będzie jakby każdego szczebla instytucjonalnego zaangażowanego, to wtedy nie musimy tłumaczyć każdemu indywidualnie, co ma robić. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, jaki jest cel, jaka jest strategia i tylko jakby angażować się we wspólne działanie. Tak, ja kawałeczek. Tak, przekażemy. Proszę bardzo. Nie, no już będziemy się trzymać tej linii. Proszę bardzo, proszę Pani Starosta. Bardzo teraz delikatnie, tak żeby lepiej z tego zostało jeszcze. Sama strasznie zostawię, tak? Dyrektor, nie wiem, ma Pani dyrektor. Ja zaczęłam, tylko jeszcze Pani tutaj... Prezes, proszę bardzo. Pani prezes zakończy tutaj już. Nie, Pani prezes zakończy. Panie starosto, jak wygląda współpraca powiatu kolskiego i powiatu tureckiego w ramach wspierania rozwoju nowoczesnych kompetencji, nowoczesnych technologii? Współpraca między naszymi powiatami jest od początku, że tak powiem, istnienia samorządowych powiatów, czyli od 20 lat. I w szczególności teraz, gdy zauważamy, że sprawa przemysłu energetycznego w naszym w ogóle rejonie to wszystko siada, no jakby wymusiło na nas rozwiązania i szukanie nowych rozwiązań, aby wyjść naprzeciw temu, co nas czeka. I był taki właśnie pomysł, że jedną z tych metod, może chyba najważniejszą, jest sprawa wprowadzenia innowacyjności, sprawa przywrócenia szkolnictwa zawodowego, stwarzania możliwości dla młodzieży, aby tak się kształciła, żeby mogła tutaj zostać, aby zasilić czy stworzyć możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. I jednym z takich projektów, które realizujemy, jest projekt wspólny odnośnie szkolnictwa zawodowego. I dzisiaj widzieliśmy już te pierwsze efekty w Turku. U mnie lada moment już takowe też będą. Już jesteśmy w trakcie przetargów, w trakcie zakupów i to stworzy nam możliwości zarówno po części miękkiej tego projektu edukacji młodzieży i to takiej z prawdziwego zdarzenia, czyli przy współpracy z przedsiębiorcami, jak również ta część jakby tak twarda, to są sprawa zakupów już typowo urządzeń, obrabiarek, różnych urządzeń bardzo nowoczesnych, gdzie młodzież będzie mogła tam na nich się uczyć. Podczas konferencji wiele słyszeliśmy na temat tego, że konieczna jest współpraca samorządu, biznesu, edukacji. Czy ktoś w tej współpracy musi być liderem, czy chodzi o partnerstwo takie współrzędne? To musi być na zasadzie typowo partnerstwa. Tutaj muszą być wszyscy jednakowo zaangażowani i jednakowo, że tak powiem, stwarzający możliwości tej współpracy, gdyż tylko tak można jakiś sukces będzie osiągnąć. Czyli musi tutaj mieć przedsiębiorcy, muszą znaleźć miejsca na kształcenie, muszą być samorządy, które będą inicjować, które będą wprowadzali zmiany w swoich szkołach i to, co najważniejsze jeszcze jest, czy bardzo ważne to, co mówił pan rektor, sprawa jakby spinająca tego lokalna uczelnia, jako jest Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która powiedzmy tutaj na lokalny rynek będzie kształciła tych naszą młodzież. Zawsze słyszę, wiecie państwo, to, że takie jakby narzekanie, że młodzież tutaj wyjeżdża, zawsze wyjeżdżała. Ja maturę kończyłem w 75 roku i w tym czasie angielski na maturze zdawałem. Angielski zdawałem na studia i rzeczywiście tak było, że ten angielski potem już tak jakoś mniej był potrzebny i to gdzieś umykało, ale jeśli chodzi o wyjeżdżanie z takich powiatów jak naszych do dużych jednostek, to było, to będzie i temu nic na to nie poradzimy, tylko kwestia jest tego rodzaju, żeby stworzyć warunki dla tych, którzy chcą tutaj zostać, prawda? Albo stworzyć takie warunki, żeby przyciągnąć innych.